Ciekawa sprawa mnie spotkała w hodowli, w stajni, ponieważ jaskółki tam są i tutaj noszą i tutaj chyba gniazdo będą sobie robić. Więc ja uchylę bardziej okno, aby miały jak wlatywać. I trzy jaskółeczki, nie wiem czego trzy, sobie tam. Cześć wszystkim. Dzisiaj w odcinku rozsiejemy sobie nawozy na łąkę, aby wspomóc łąkę trawę w rośnięciu. Mam taki kawałek łąki, która nie za zbyt się zbiera. Zaraz przejdziemy tam. Pokażę wam, jakie te nawozy zakupiłem. I co? Będziemy sobie rozsiewać. A potrzebne będzie wiadereczko, nożyk do rozcięcia worka i rękawice. Prawa, lewa. Dobra. To będę do pola brał. Jeszcze taczki sobie wezmę. Może teraz jeszcze szybko zobaczymy, co u zwierzaków. Kura na gnieździe. Kaczo gęsi dzisiaj również w stajni. Na polu paskudnie znowu drugi dzień. Dzisiaj właśnie dobry dzień na rozsiewanie nawozów, ponieważ pada. O, zobaczcie, jaskółka. One tu próbują gniazdo robić. Tam, w tym miejscu. Tam na początku pewnie też włączałem filmik, jak latały. Tu jest parka. No i tu kaczogęsi. I zobaczcie na pole. Na zewnątrz paskudna pogoda. Jeszcze może wam z dwa króliki pokażę, żeby były chociaż na tym filmiku. Samczyka. Za niedługo przyjdzie do niego samica. I może tą samiczkę z maluchami pokażemy. Ciężko tą klatkę otworzyć. Wyłożone. Odpoczywają. Tam samiczka. 8 maluchów. No i tu jeszcze zobaczcie. Te maluchy. No nie maluchy, one już są podrośnięte. Za niedługo ten tutaj będzie odsadzony tam. Oho, zaczyna padać. Więc ja się zbieram i uciekam do pola rozsiewać nawozy. I akurat pogoda sprzyja, bo te nawozy od razu się rozpuszczą. Więc widzimy się w polu za chwilę. Dotarłem właśnie do pola. Nastała mi masakryczna ulewa. Pada jak cholera tutaj. Bydło sąsiada. Teraz wam opowiem trochę o tej łące. Tu w poprzednich latach było siano zboże. Do tego później była już łąka. Właśnie wypasały się tutaj krowy sąsiada. A w tym roku będę robił tutaj siano. Tutaj bokiem trawa jest dość ładna, pokolana. Ale już tam jest niewielka, tak z 20 cm może, więc zasilimy sobie to właśnie nawozami. Tylko czekam, aż ta ulewa przejdzie. Jestem cały mokry. Jak dotarłem, nie wiem, czy to widać, jak pada. Przedtem jeszcze taki grat sypał. A nawozem, który będę stosował, jest to saletra amonowa.
zawiera dodatkowo magnez, tak pisze, azotan, azot całkowity, tam ileś tam proporcje, to tu wszystko macie, i masa netto 50 kg. Chwilę czasu i zobaczcie, ile wody już. I to pod drzewem, bo stoję tu pod takimi lipami. Dobra, ja chwilę przerwę i będziemy widzieć, jak przejdzie ten deszcz. Nie chcę, aby mi telefon zamoczyło, więc do usłyszenia za chwilę. Już jeden pas przeszłem, wysiałem nawóz. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda. Takie drobne kuleczki. A sieje tak jak zboże ręcznie. Zapomniałem powiedzieć, ile dałem za worek. 50 kilo 75 zł. To są takie drobne kuleczki. I rozsiewam to jak zboże. Tam krowy młoczą. Nie będę pokazywał, jak to rozsiewam, bo muszę w jednej ręce trzymać wiadro, z drugą rozsiewam, więc nie ma jak to zrobić. No co, ja zabieram się do dalszej pracy. Właśnie skończyłem. Idealnie zdążyłem przed drugą falą deszczu. Zaczyna już lać. Poszło mi pół worka na cały ten kawałek. Jest wystarczająco. Nie dawałem za dużo, aby się trawa nie położyła. Później tak przeszłem, 4 wiaderka wysypałem, może 5, już nie pamiętam, w tej nazad, żebym tak chodził, i rozsypywałem jak zboże. Teraz dobrze się składa, bo popada, rozpuści to i trawa będzie lepiej rosła. Jak mówię, pół worka mi zostało, rozsieję to drugie pół po pierwszych sianokosach, po pierwszym zbiorze siana, aby drugie jeszcze ładnie urosło. Więc tak to by wyglądało. I co, na dziś to już chyba tyle. Jeżeli się podobał odcinek, zostawcie łapeczkę, komentarz, zasubskrybujcie, by być na bieżąco. Ja uciekam do domu, zaczyna padać. Więc co, niech się darzy, trzymajcie się. Hej.